Tato, tato, możemy porozmawiać? Synek, zapomniałeś, jak powinieneś się odzywać do ojca? Ojcze, król fali, kot zapytanie melduje się na sali. No, i tak ma być. Spocznij, synku, co chcesz mi powiedzieć? Tato, już niedługo kończę szkołę, mam kategorię A, no i chciałbym do wojska pójść. No i dobrze, od kilkunastu lat szkolę cię w domu, najwyższy czas, żebyś poszedł do wojska. Będziesz miał ciężko, ale wrócisz na prawdziwego mężczyznę. Tak, tatuś, ale troszkę się boję, że sobie nie poradzę. Synu, ja wierzę, że dasz radę. Odkąd zacząłeś chodzić, to robiłem ci zaprawę czy kilometry. Robisz 300 pompek. Specjalnie łóżko wojskowe dałem ci do pokoju. Żebyś się przyzwyczaił. Żebyś się nauczył siedzieć na dzień, na noc, na wietrzenie. A w niedzielę dostajesz kawałek ciasta po obiedzie, jak w wojsku. Raz w tygodniu zabieram cię na strzelnicę, żebyś przyzwyczaił się do broni. A pamiętasz, jak miałeś 6 lat i nie zaliczyłeś strzelania? Bo brakło ci 3 punkty? Aż mi się łezka w oku kręciła, jak za karę musiałeś się czołgać przez całe miasto do domu. Ach, pamiętasz? Tak, tatuś pamięta. Synu, tatuś cię wyszkolił na prawdziwego żołnierza. Tylko pamiętaj, żebyś szedł falowo, a nie regulaminowo. I nie pokazuj mi się w domu, jeśli nie będziesz miał obciętej kity. Dobrze, tatuś. Mam nadzieję, że nie przyniosę ci wstydu. Wiesz co? Zadzwonię do wujka Zenka. On jest w wojsku jeszcze. Niech ci znajdzie jakąś dobrą kompanię. Najważniejsze, żebyś chociaż spał te 6 godzin na 48. A stara fala nie będzie tak przepierdalać kotów jak kiedyś.